Cześć, nazywam się Anika, alias Anix. Znacie mnie z tego, że prowadzę bloga o Rafaelu Bieleckim, do którego link znajdziecie tam niżej w podpisie. Do tej pory mieliście okazję tylko mnie czytać, a od dzisiaj będziecie mieli także możliwość mnie posłuchać, a nawet zobaczyć, aczkolwiek sądzę, że nie jest to zbyt miły widok, więc za długo nie będę Was moją twarzą męczyć. Co chciałam powiedzieć? Na dobry początek bardzo chciałam Wam podziękować za zainteresowanie moim blogiem, moim pisarstwem i tym, że się tak produkują literacko. No i bardzo się cieszę, że Wam się to podoba. Na fanpage'u, którego założyłam całkiem niedawno, fanów wciąż przybywa, co po prostu sprawia mnie zaskoczenie, osłupienie. Nie, zażenowanie nie. Aczkolwiek aż trudno mi uwierzyć, że moje teksty mogą znaleźć się tylu fanów, to znaczy fanów, nazwijmy to, tylu czytelników, którym by się to podobało. Na dobry początek chciałam tylko powiedzieć, że ten filmik jest tylko wstępniakiem, ponieważ rozdział będzie już nagrany w formie czystego audio, który zamierzam również wstawić na jakieś portale typu, nie wiem, Chomik czy coś. Może nawet na swojego Chomika to wstawię, bo mam. Tak, żebyście mogli sobie to pobrać i gdzieś tam słuchać na miachu albo przy robieniu obiadu. Oczywiście nie obiecuję, że to się skończy dobrze, może się skończyć śmiercią albo kalectwem, bo czytanie tego powoduje raka i choroby serca. Natomiast, no, skąd w ogóle wyszła inicjatywa nagrania tego w formie audio? Otóż zadałam na fanpage'u, też to przydatna rzecz, na fanpage'u zadałam pytanie w ankiecie, czy chcielibyście, żebym tego cudaka mojego nagrała dla właśnie słuchowców albo osób, które nie mają po prostu czasu albo możliwości dłuższego posiedzenia przy komputerze i poczytania. No i oberwałam w łeb cegłówką pozytywnych odpowiedzi, bo też połączycie się z moim kiepskim głosem. Nie, no żartuję, aż tak kiepskiego nie mam. Natomiast co mnie w ogóle skłoniło do zadania takiego pytania? Może to, że gdzieś tam na wrzucie znalazłam plik, gdzie ktoś zupełnie bez mojej wiedzy i bez mojej zgody nagrał rozdział w formie MP3 i dowiedziałam się o tym zupełnym przypadkiem. Po prostu wpisując jakąś tam frazę, trafiłam na wrzutę i tam był ten plik nagrany w formie naprawdę strasznej. Z całym szacunkiem dla autorki, ale lektorem ona być by nie mogła. Natomiast no, chciałam po prostu też Wam przedstawić swoją wersję Bieleckiego, ponieważ jak wiadomo, to autor kreuje postać. W tym wypadku ja swoje postaci prowadzę. Zaznaczę, że Bielecki jest moim alter ego, więc tym bardziej przyda się, jeżeli to ja przeczytam całość Bieleckiego, ponieważ będzie tam całkiem moja interpretacja, tak jak pisałam i tak jak ja w głowie słyszałam te głosy. Jezu, to brzmi, jakby miała schizofrenię. Dobrze, nieważne. Przejdźmy do tego, co chciałam jeszcze dodać. A chciałam dodać, że za szybko się mnie nie pozbędziecie, bo Bielecki póki co liczy sobie 41 rozdziałów i na tym nie koniec, ponieważ chyba nawet do połowy nie dotarło. Znaczy, do połowy roku szkolnego w Hogwarcie, natomiast nie jako całość utworu, to jest tylko nawet nie jest to połowa. Zatem mam już plany na kolejne jakby kontynuacje, gdyby tylko nie było, że wcześniej mi się Bielecki skończył. I co chciałam jeszcze powiedzieć? To, że te 41 rozdziału będę nagrywała w różnym odstępie czasowym, ponieważ to jest tak, że mi się teraz zbliża sesja. Muszę szukać zleceń płatnych, bo z Bielowskiego niestety nie żyje. Aczkolwiek może uda mi się na reklamach zarobić, takim będę no life'em, który tutaj będzie zarabiał na tym, że wchodzicie i słuchacie i czytacie, aczkolwiek
Znając moje szczęście, im się to nie uda, ale i tak zaczęłam pisać greckiego dla fanu, a nie dla szpanu i dla zarobku, więc w sumie to wszystko jedno. No, ale tak jako ciekawostkę Wam powiem, że tak wygląda wielecki w druku oszczędno-studenckim, czyli o, jak widzicie, nie ma prawie w ogóle marginesów. Nie ma marginesów, czcionka jest tak mikroskopijna, że można lupą czytać. I w takiej wersji całe wydrukowanie Bieleckiego zajęło 170... 174 strony. A zauważcie, że to jest wydrukowane tylko do 40 rozdziału, gdzie jeszcze dodajmy sobie 41. Łącznie cały Bielecki liczy w sobie 800 tysięcy znaków, czyli... about 450 stron tekstu znormalizowanego, o ile dobrze liczę, bo może być trochę mniej, trochę więcej, aczkolwiek wciąż się Bielecki rozwija, więc już przybrał formę cegiełki owsiaka. I co w związku z tym chciałam powiedzieć? Zanim przejdę do czytania, chciałam powiedzieć, że trochę niepokoi mnie fakt, że w komentarzach coraz częściej pojawia mi się zarzut, że daję za krótkie rozdziały. Moje rozdziały liczą sobie tak średnio około 5 stron właśnie takich, czyli praktycznie bez marginesów i taką szczęką. W przeliczeniu i proszę mi tutaj nie zarzucać kłamstwa, sprawdzałam. Przeliczenie jest to około 26 do 27 tysięcy znaków. I w podziale na strony znormalizowane to wychodzi 15 stron. I teraz dla porównania, ja tutaj wziąłam sobie Fizyk, żeby nie było, Harry Potter, pierwsza część. Nie patrzeć jak zależona okładka, tak? Czytałam wielokrotnie. Żeby Wam nie skłamać, rozdziały tutaj, w pierwszym tomie, są mniej więcej od 13 do 17 stron. Średnią jest 15. I ja daję Wam dokładnie takie same rozdziały. Daję Wam dokładnie takie same rozdziały, jakie macie tutaj. Więc bardzo bym prosiła, żebyście nie zarzucali mi, że pisze mało, ponieważ wygenerowanie 15 stron to nie jest godzina pisania. Wygenerowanie 15 stron kosztuje mnie zazwyczaj około 3-4 dni, gdzie muszę się poświęcić tylko Bielskiemu. A wiadomo, że niestety tak się nie da, ponieważ życie jest wredne, życie ciągnie za nogawki i gryzie w mankiety. I trzeba udawać, że się je, w przypadku studenta, tak? Tak to ja, więc udaję, że wiem, bo trzeba na to jeszcze zarobić, czyli praca, drugi punkt. Trzeci punkt, wypadałoby kiedyś tam spać, wiecie, takie jakieś 8 godzin, tak plus minus, bardziej plus niż minus, ale takie 8 godzin snu, zostaje im 12 godzin na to wszystko, z tych 12 weźmy odejmijmy chociażby na te posiłki, a Bielecki nie może zdominować mojego życia, ponieważ muszę też zarabiać i się uczyć. Tak sesja i szkolnik. Właśnie z tego powodu, że sesja jest coming, nie spodziewajcie się, że następne nagranie, czy następny rozdział oddam za tydzień, dwa, trzy. Może się zdarzyć tak, że rozdział będzie opublikowany, nowy, 42 rozdział na Bieleckim pojawi się w ciągu miesiąca, czyli tak jest ostatnio zaskakujące, bo notatki pojawiają się co? 3 miesiące? 5 miesięcy? Maksimum pół roku. No, proszę się nie przejmować. A nowe nagranie pojawi się zapewne trochę wcześniej, ponieważ samo przeczytanie i nagranie tego to już nie jest aż taki wysiłek jak to, żeby usiąść i wygenerować kolejnych 15 stron. Co jeszcze chciałam dodać tak na sam wstęp, żeby już Was później tym nie męczyć. Chciałam dodać, że jeżeli by ktoś chciał, ktoś by był na tyle samobójcą, albo nie miał co robić z wolnym czasem, ja jestem możliwa do złapania w Warszawie, w różnych dniach i różnych godzinach,
Mogę się po prostu konkretnie z kimś umówić, albo nawet z większą grupą, jeżeli ktoś by chciał mnie po prostu poznać i odhaczyć na liście, o, poznałem tego łoma, który pisze bloga o pedałach. To tak, tak, jestem do złapania w Warszawie i wtedy możecie, jeżeli wyrażacie taką chęć, wystarczy, że zalajkujecie fanpage'a i na fanpage'u możecie wysłać mi po prostu wiadomość, w której będziemy się konkretnie umawiać i spotykać. Preferuję spotykanie się w centrum Warszawy, ponieważ wychodzę z założenia, że ma być dobrze nie tylko mi, ale także i tej osobie, która wyraża chęć spotkania się ze mną. Także preferuję właśnie centrum, a najlepiej Empik, ten największy w Warszawie, w ogóle największy w Polsce. I nie mówię o tym w Złotych Tarasach, bo ten to jest pipek w porównaniu z tym, który znajduje się przy Marszałkowskiej naprzeciwko Pałacu Kultury w Domach Towarowych Centrum, czyli dokładnie w Juniorze. Tak, jestem dziwna, ponieważ korzystam z nazewnictwa PRL-owskiego, a nie współczesnego, dla mnie to nie jest centrum handlowe jakieś tam, tylko dla mnie jest to wciąż Junior Warszawa. Tak, nie mam zmarszczek, we wtorek skończyłam 24 lata. Co jeszcze powiem? Jeżeli ktoś chciałby się ze mną jakoś inaczej kontaktować, ponieważ żywi jakąś wrodzoną awersję do Facebooka i nie chce tam nic lajkować, nie chce w ogóle nawet tam się rejestrować, nawet nie chce patrzeć na to logo, to może się ze mną skontaktować przez e-mail, który podam niżej, tam właśnie na dole, obok adresu internetowego, na którym znajduje się blog. Wtedy możecie do mnie pisać. Obawiam się, że zaleje mnie spam wielu trolli, którzy pojawią się i przeczytają chociaż wstęp bloga i stwierdzą, że o mój Boże, to pedały i co ja z tym zrobię? Bo co trzeba zrobić? Oczywiście strollować i napisać głupiego maila. Z góry zaznaczam, że jeżeli tylko zobaczę jakąkolwiek formę trollingu, nie czytuję takich maili, takich wiadomości, więc będą usuwane. Podobnie też na koniec upraszam przy okazji panów, którzy się tu ewentualnie pojawią jakimś cudem, bo zabłądzili w internetach i na YouTubie kliknęli ten filmik, co trzeba i napiszą mi komentarz, ruchałbym, jeśli nie ruchałbyś. Nie ruchałbyś, bo nie. I takie komentarze prawdopodobnie będą moderowane przeze mnie, no bo pośmiać się możemy, haha, hihi, tu Bielecki, ale jeżeli ktoś zaczyna na mnie wjeżdżać, to arrivederci, addio, praszczaj, nie życzę sobie tego. Proszę także nie komentować, że mam brzydką ścianę. Ściana jest brzydka, wiem, widzę to, mieszkanie jeszcze nie było remontowane, będzie. To coś z tyłu, co mi tutaj wygląda, to nie jest sznur, na którym będę chciała się powiesić, tylko jest to od lampki, no. Mogę nawet zrobić prezentację lampki. Tak, to jest lampka, to nie jest sznur do wieszania się. Tak, jeszcze z ciekawości, jakbyście kiedyś krążąc po Warszawie, gdyby się komuś zdarzyło trafić do tego szefnego miasta, które i tak kocham, i zobaczylibyście debila, który idzie z taką teczką, to znaczy, że to jestem ja, albo ktoś mi to zajebał, bo jest to mojej własnej roboty teczka na Bieleckiego. I takiej w sklepie nie dostaniecie i całe szczęście, bo jest po prostu obrzydliwa. No i tym przemiłym, uroczym akcentem bardzo chciałabym Was zaprosić do posłuchania pierwszego rozdziału Zaczęła się Gehenna, który będzie już w formie audio, a w tle będzie majaczył jakimś tam obrazeczek, może niekoniecznie jakaś łączka z owcami czy innymi dziwnymi stworzonkami, ale jakiś tam pewnie obrazek będzie w tle. No i zachęcam też właśnie do komentowania, do zadawania pytań. Jeżeli nie chcecie zadawać pytań, to nie, ja nikogo nie zmuszam. No to enjoy!